osoby, wszystkie osoby edycji mistrzostw polskich w wychowaniu. W swojej obecności będziemy prosić do wzięcia udziału. Drogi uczestnicy, jesteście na sali, na której chcecie rywalizować. Przed wami komisja sędziowska, którą za chwilkę przedstawię. A więc komisją sędziowską rozpoczynamy od przewodniczącego komisji sędziowskiej pana Marcina Sławira. Pan Franko Szejdź. Pan Szymon Szkulecki. Pan Bartłomiej Małas. Pan Dawid Szpikowski. I pan Paweł Stąkowski. To grupa sędziowska, a teraz pozwolę sobie przywitać każdego z osobna naszych uczestników. Od stanowiska numer 1 pan Mateusz Czega, witamy. Pan Łukasz Kwiek z Kwidzyna. Pan Piotr Daniel z Warszawy. Pan Bartłomiej Bajerowski z Włocławka. Pan Bartłomiej Jęko z Sosnowca, pan Szymon Konieczny z Politechniki Poznańskiej, pan Paweł Opman z Politechniki Śląskiej, pan Dominik Borysewicz z Kutna, pan Damian Radąc z Warszawy i pan Michał Tymoś również z Warszawy. Witamy gorąco serdecznie. Ja w swoim imieniu życzę dużo emocji, ale przede wszystkim tych pozytywnych i rywalizacji. Oddam głos przewodniczącemu komisji odnośnie szczegółów technicznych. Witam raz jeszcze serdecznie wszystkich uczestników tej grupy, tylko panowie. Więc panowie, będziemy za chwilkę rozpoczynać konkurencję, na którą macie przewidzianych 45 minut. Liczcie tak naprawdę wszystko, czyli wasze zachowanie czynności wykonywane w trakcie montowania pakietu. Liczy się jakość wykonania, liczy się funkcjonalność. Czas się nie liczy, natomiast czas montujemy w przypadku, gdyby były dwie osoby o tej samej liczbie punktów, to wówczas będziemy brać pod uwagę czas, natomiast proszę się nim absolutnie nie sugerować. Tak jak wspomniałem, 45 minut na ukończenie tej konkurencji. Dwie osoby najlepsze z tej grupy przechodzą do finału. W finale spotykamy się dziesiątką uczestników, czyli z każdej grupy przychodzą dwie najlepsze osoby. Panowie, prosiłbym, żebyście odwrócili się w kierunku stanowisk, przy których za chwilkę będziecie pracować. Okay. Zajęli stanowiska, ale proszę jeszcze niczego nie wykonywać. Proszę posłuchać, co mam wam do powiedzenia. Zwróćcie uwagę, że macie instrukcje stanowiskowe. Okay. Macie boksy. Proszę otworzyć sobie te boksy. Okay. Jeżeli wszyscy macie już otwarte, proszę zwrócić uwagę na instrukcję. Na instrukcji mamy dwie tabele. Okay. Spójrzcie na tabelę drugą, patrząc od góry, gdzie jest miejsca w boksie. Macie każde miejsce w boksie ponumerowane. Natomiast w tabeli tej powyżej macie opis komponentów, przypisane komponenty do poszczególnych boksów. No i co? Za chwilkę będziemy startować. Przypomnę, że mamy 45 minut. Zanim startujemy, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że pakiety oddajecie wyczyszczone stanowisko. Chciałbym, żebyście zostawili w takim stanie, jaki zostaliście na początku konkurencji. Myślę, że możemy rozpocząć liczenie. 3, 2, 1, start. I 45 minut.